Szanowni Państwo, ksiądz Jacek Stasiak, Kościół Świętego Stanisława Kostki w Aleksandrowie Łódzkim. Witamy serdecznie. Przed nami trzecia niedziela Wielkiego Postu. Tematyka ewangelijnego przekazu mówi nam o dialogu Chrystusa z Samarytanką przy studni. Ale może spójrzmy na przesłanie, które jest bardziej skierowane nie do ludzi rozpatrujących realia historyczne, ale myślących o tym, co Chrystus jako Zbawiciel chciał powiedzieć poprzez Samarytankę wszystkim pokoleniom w Niego wierzącym. Nadejdą czasy, że nie będziemy oddawali Bogu czci ani w Jerozolimie, ani na innej górze. Pamiętamy o tym, że miejsce kultu Samarytan było inne od świątyni jerozolimskiej, co było też powodem waśni religijnych niekiedy i dochodziło do aktów przemocy. Chrystus mówi o uniwersalnym przesłaniu idei sakrum. Mamy modlić się w duchu i prawdzie. Ta prawda ma wyzwalać. Nie będzie przypisana do konkretnego miejsca. My chcielibyśmy Boga uczłowieczyć. My chcielibyśmy stworzyć miejsca, które będą dawały nam poczucie kontaktu, być może wyproszenia łask, ale to tylko na nasz ludzki użytek. Tak naprawdę ołtarzem jest cała ziemia, a cały glob stanowi to, co mieści się w określeniu Kościół. Być może niektórzy w tej chwili zbulwersują się tą wypowiedzią, ale tak naprawdę niezależnie jest, myślę, dla Boga, kto i w jakim kościele modli się do Niego, a wręcz przeciwnie, te podziały powodują jedynie stworzenie Bożej karykatury. Chciałbym tutaj w tym miejscu przytoczyć słowa filozofki i teolożki Simone Weil, która powiedziała: gdyby teologowie wiedzieli, jak Pan Bóg śmieje się, gdy czyta ich traktaty teologiczne. I tu odniesienie do słów Chrystusa skierowanych do Samarytanki. Ci, którzy będą pili wodę z tej studni, pomrą. Ale ci, którzy będą pili ze źródła wody żywej, czytaj, prawdziwego przesłania mówiącego o przeznaczeniu człowieka i o roli sakrum w naszym życiu, będą żyli wiecznie. Myślę, że prywatyzacja przekazu religijnego, stworzenie Ewangelii na swój własny sposób jest częstowaniem tą wodą, którą pijemy i niestety ona nie da nam życia wiecznego, chociaż ma posmak i wygląd wody prawdziwej. Natomiast daleko nam do zrozumienia jeszcze, czym jest ta woda ze źródła żywego, która daje życie wieczne. Jeżeli ustąpią podziały, jeżeli nie będzie zawłaszczenia religii, jeżeli nie będziemy mówili z pełnym przekonaniem, co myślał i powiedział Chrystus, a raczej starali się naśladować to, co nam zostawił, abyśmy zrozumieli, co chciał powiedzieć, to wtedy człowiek stanie się realizatorem tego właśnie przesłania. Przesłania, które dzisiaj w być może bardzo prozaicznej sytuacji zostało nam pokazane. Dialog przybysza z Samarytanką, przy studni na temat wody. Ale przecież bez tej wody żyć nie możemy. Tylko bywa woda zatruta i bywa woda, która niesie życie. Rozpoznanie tego to jest właśnie nasze zadanie i refleksja na trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Serdecznie pozdrawiam, zapraszając na najbliższą liturgię.